Ogromne gratulacje. Szybka walka, nie dałeś się za bardzo rozkręcić przeciwnikowi, więc opowiadaj, jak to wyglądało twoimi oczami. No, plan był taki, żeby robić dużo tych zejść, bo wiedziałem, że przeciwnik jest dużo niższy ode mnie i że bardzo możliwe, że będzie chciał wchodzić do półdystansu, w którym nie czuję się źle, ale myślę, że najlepszym pomysłem było to schodzenie z sierpami. Lewy, o ile pamiętam, się nie udał, ale prawy już wyszedł i to był cios na cios, to tak musiało się skończyć. Po prostu wszedł ci idealnie na punkt. Wszedł idealnie na punkt. Dużo, tak jak mówiłeś, trenowałeś tych, to nie było tak, że to był przypadek czysty, tylko to była wytrenowana akcja. Takich rzeczy się nie jest w stanie przewidzieć, prawda? Nie myślałeś o tym. Nie jest się w stanie przewidzieć, ale to jest też mój styl boksowania, ja w taki sposób staram się boksować. Bezpieczny boks, takie mam motto, że dobra obrona zabija strach i ja uważam, że należy boksować mądrze, zdrowie ma się jedno. Boksowanie na dystans to jest moja domena. I tak było też tym razem. Nie zdążyłem pokazać wszystkiego, co umiem, ale cieszę się. Słuchaj, dość dużo już pokazałeś. Także zapamiętali kibice, mam nadzieję, twoje nazwisko i będziemy cię teraz częściej oglądali na galach Suzuki. Mam nadzieję, Suzuki to jest wielkie wydarzenie i duża szansa zawsze, żeby się pokazać szerszej publiczności. Tak jak wspomniałeś na początku, zwróciliście od razu z trenerem uwagę na to, że przeciwnik jest mniejszy i jak z nim walczyć. To też dużo pomogło, prawda? Tak, na szczęście był ze mną Marcin Stankiewicz, mój trener klubowy. Mam także z moimi trenerami klubowymi, zawsze wychodzi to dużo lepiej, bo im ufam i po prostu zawsze ich słucham. Lecę w ciemno. A to widzisz, to nie jest takie, że tak powiem, oczywiste, bo są tacy zawodnicy, którzy robią swoje, nie słyszą narożnika. Ty jesteś z tych zawodników, którzy właśnie zwracają dużą uwagę na podpowiedzi z narożnika. Panie doktorze, jak coś się udaje, to trzeba słuchać po prostu. A jak Marcin Stankiewicz mówi, uderz na dół, uderzam na dół i często dzieją się fajne rzeczy, dlatego teraz powiedział, rób to, zrobiłem to i się udało. Gratuluję jeszcze raz, świetna walka, za wiele się nie zmęczyłeś, w każdym razie to na pewno zapisało się w historii Gal Suzuki Boxing Night. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję bardzo. Wielki.